raczej Jagiello uważać na szybkie takie pojedyncze straty, bo to wszystko może się kończyć teraz. Widzieliśmy jak za takie zasłony Nuno Ciuba, no ale na posterunku Kamil Ullman. Dzisiaj legionistom wystarcza nawet remis w Białymstoku. Oczywiście trudno tak kalkulować, zwłaszcza w przypadku futsalowych rozwiązań, w futsalowych rozgrywkach, bo tutaj sytuacja zmienia się diametralnie w przeciągu dosłownie kilku sekund. Teraz Legia blisko zdobycia bramki, kończy tą sytuację. Tak jest, ze stoickim spokojem w tej sytuacji widzieliśmy idealnie grający z numerem 19 w dzisiejszym spotkaniu Adam Grzyb. Minimalnie jednak spóźniony. Szybkie spotkanie w Białymstoku, jak na razie mało przerw, bez przewinień właściwie jedno. Jedno na swoim koncie mają gospodarze, ale to spotkanie pod względem takiej płynności może się podobać. Teraz jeszcze jedna próba, Ullman na raty, ale z asekuracją przyszli w tej sytuacji koledzy. Zaliczanych do faworytów są, no to z pewnością te pierwsze miejsce warto osiągnąć, więc rekordziści na pewno będą też w ostatniej kolejce dążyć do 3 punktów, a dla legionistów, którzy będą grać na większym ludzie, ten mecz może mieć wielkie znaczenie od takiej strony szkoleniowej. Teraz natomiast Legia zdobywa drugą bramkę, Milewski, Klaus, no i widzieliśmy to zakończenie. Teraz dobra piłka na prawą stronę, jak to wszystko zostanie rozwiązane. Mateusz Prolejko, może zabrakło tam takiej decyzji w pierwszym momencie, jeszcze próbował w tej sytuacji Jakub Kozłowski. Teraz Klaus na prawej nodze, no i kończy to wszystko bardzo dobrze Michała Klaus. Tutaj nie ma wątpliwości, kto strzelcem tego gola. 3-0 w minucie 17. Legia prowadzi różnicą 3 goli. No i tracą legioniści piłkę, jak to rozwiążą gospodarze. Dobrze jednak teraz w defensywie Rui Pinto przeszkadzał, bo ta piłka mogła dotrzeć do adresata. Teraz natomiast Klaus, widzimy jak tutaj w parterze właściwie mógł pokusić o gola. Skład, gdyby był silniejszy, gdyby to pole manewru było w Białymstoku większe, no to dzisiaj Jagiellonia może tych punktów miałaby więcej, cały czas by walczyła o utrzymanie. Teraz ofiarnie gracze Legii. Teraz Legia, pokazuje się tam Andre, ale ta piłka do środka zagrana jeszcze być może legioniści, a być może Citko, no, który byłby takim symbolem chyba w oficjalnej Ekstraklasy, jeżeli chodzi o Białystok, ale ta piłka nie dotarła do niego. No i mamy końcową syrenę. Kończy się to spotkanie, kończy się właściwie przygoda Jagiellonii Białystok, jeżeli chodzi o Fogo Futsal Ekstraklasę, pożegnanie z obiektem w Białymstoku, bo Jagiellonia oczywiście jeszcze nie kończy tego sezonu, jeszcze ostatnia kolejka, ale dla Jagiellonii jest to symboliczne pożegnanie, można powiedzieć, bo jednak z tą halą rozgrywki Fogo Futsal Ekstraklasy dzisiaj żegnają.